zostało mi mało czasu powtarzać to, co w tej wywiadzie. Ale robię to zupełnie świadomie i biorę to na klatkę, bo jestem odpowiedzialnym facetem, który chce powiedzieć moim imieniem. To pozwala nam, tak jak powiedziałem, żyć na jeszcze większej detalzie i bardzo dokładnie liczyć swój czas i nie marnować go na pustkę. Nie będzie tajemnicą, jeśli powiem, że lekarze dawali księdzu niewiele czasu, prawda? Ten limit lekarski chyba nawet już minął. Mija. Można powiedzieć, wchodzę w granicę cudu, to znaczy ta mediana w tym moim rozpoznaniu, ona przeważnie, ta funkcja medialna ma taki długi ogon. Ja szczęśliwie w rządzeniu opatrzności, czy też może jakąś moją osobniczą cechą, jestem gdzieś w ogonie tym medialnym i mam nadzieję, że ten ogon będzie jak najdłuższy, bo ja się chcę dramatycznie cieszyć życiem. Bardzo, bardzo lubię